Jezu, ale spadek FPS, straszny. O, białe wino. Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. Co bym ci mógł dać, droga kobietko? Puszczyk. Coś do jedzenia i dać? Nie wiem. Pieniędzy ci nie dam. A, masz. Co to ma znaczyć? Jak go wziąłeś, to cię zabije. Stara ruro. Nie, nie wziąłeś. A mogę poodkładać? Nie, szkoda. Dobra, to ten shit powyrzucam. Co my tu mam? Woda zostaje. To już przeczytałem. A nie wiem, czy to da się posprzedawać. Kurde. To zostaje na pewno. Bursztyn. Dobra, później poza odcinkiem się będę martwił, co wywalić, bo... Głupia baba. Wiem, że nam te krzemienie w sumie nie są potrzebne. Skoro... Nie kupuj mięsa od kramarki. Boję się zgadywać, skąd pochodzi. Co ja chciałem mówić? Aha, krzemienie mi niepotrzebne, skoro mam znak Igni. Ale niech... Niech będą. Nie zaszkodzi. Najwyżej je wywalę później. No i co? Zmierzamy do wyzimy, tak? Topiec. Idziemy ekspić, nie ma. O nie, nie. Wiem, że dużo walki było, ale idziemy ekspić. I mordujemy. 45 PD. Dobra, lekkie ścinki są. Hehehe, dobra, nic po nich nie zbieram, bo mi się nie chce. Moje cholerne przytrzymanie Alt plus Tab. Mogę... Wrzuć mnie znowu do gry, proszę. Wrzuć. Sorry za małą przerwę. Moje cholerne przytrzymanie Alt plus Tab. To jest złe połączenie. Wywaliło mnie trochę. Za mało mi płacą. Nie ma przejścia. Jak glejt macie, to Mikula szukajcie. Ramy zamknięte do odwołania. Kwarantanna. Szani? Co ty tu robisz? To jest brama prowadząca do wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam glejt. Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. No to chodź. O, ale tutaj nie byłem. Wiecie co, tutaj mam iść, tak? Na górę do Mikula. Ale zaraz, za chwilę. Ja w młynie nie byłem, a mam bardzo ochotę tu wejść.
A, dobra, zamknięta. To nie wejdę. To nie trzeba było coś zrobić, a ja... zapomniałem, albo nie zauważyłem. No. Mam Glade. Przepuść mnie. Muszę wejść do Wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie. Przeproś Ilzę. Teraz to mu dowalił. No i wchodzimy do Wyzimy. Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. Co, będziemy z nim walczyć? Tak, pamiętam, Mikul. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to Wiedźmin, plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz, dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, no, Glade zakonniczy. A ja wrzody na życi, brać go! Skurwysyny. I tak wejdę do miasta. Ej! Co ty zrobiłeś? Ja nie mogę, tyle się męczyłem, tyle walczyłem, żeby zdobyć cholerny Glade. A ten rzuca broń. No nie, to jest suche. Suche! Słyszysz, Geralt? Ja nie mogę. A nie wkurzyłeś teraz. Z lochów będziemy uciekać? W sumie mam dużo FPS, dlatego zrobię mały myk. Która godzina? 19:10, słońce świeci super. Ja siedzę jak kretyn i nagrywam dla was film. Nie ma za co, ludzie, ale ja to lubię. Pewnie moi rodzice się tam teraz ze mnie śmieją, że gadam sam do siebie jak idiota. I mam rozdział drugi. Wreszcie. Ja tak sądzę, że ta gra będzie miała gdzieś koło... Hej, wypuśćcie mnie! Dłuższej 10 odcinków. 2 kilo fistechu było na użytek własny. Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Dobry. Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparszywieć. Jestem porządnym złodziejem. Wypuśćcie mnie! To podejrzewam, że to jakieś zioło było. Siemko, nie drzyj się. Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje. No właśnie, złodziej. Ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Morda w kubeł mówię! Nie drzyj się, bo jak mamę kocha mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk. Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć w Wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Siemko! Otwórz cele. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, siwy, pokaż co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Ten gduj tu siedzi. Ja nie mogę. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie. Jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Dupek. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Siemko, Maisis. Krata raczej nie otworzę. Siłek, więzień, elfi skazaniec. Mam coś wokół? Wszystko mi gnoje zabrali.
I kasę prawie całą, no... Szlak by was trafił. Dobra, po kolei z nimi gadamy. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia, przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Co tam? Mogę z nim zagrać? Się nic nie stanie złego. Para, cholera. Dwie pary, dobra. Może coś ugram. No nie. Jakoś tak do mnie ta gra nie przemawia. O. Powinienem wygrać. Wygrałem. Nie, no, już myślałem, że wygra. No i ostatnia runda. Tu pokarę można mieć w ogóle? Nie wiem. 4-4. Dobra, czwórki, to go zostawię. O matko. Zobaczmy, może czwórki jakieś wylecą. Kurde, Gnu już wygrał. O. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłucze króliszka gołymi pięściami. Który to? Aaa! Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić króliszka. Bułka z masłem. Matoły. Kurde, przydałoby mi się... Dobra, nie wiem czy... No chodź. Zaczyna. Zabiję cię, draniu! No nie powiem, żeby to było zbyt trudne. Sorki, gościu. Pomiot czarownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Tak, tak. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z kuroliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. Śmieszne. Ja myślałem, że można go zabić jeszcze. Niewinny jestem. Tak.
W więzieniach sami niewinni. Trzeci miesiąc kibluje i przypróbowałeś już brewi, którą tutaj nazywają obiadem? To Arnold, mój szczur. Arnold, może i jestem złodziejem, ale to uważaj, co mówisz. Ten tam. Kurde, przedłużony odcinek. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nieuszkodzoną. Zobaczymy, co da się zrobić. Dobra, wiecie co? Mam to gdzieś, że mój komputer zaraz siądzie prawdopodobnie. Miecz. Gdzie ja go miałem? Nagrywam dalej. Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha, ma te, no, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Jakaś zbroja by się przydała. Nie żeby co. Jezu, mi się komputer strasznie nagrzewa. W rękę mi gorąco. Która to godzinka? A, 19:20. Do 20:00 nagrywam. Albo do Kuroliszka. Nawet nie wiem, co to jest. Teraz znamy wszystkie potwory, więc zaraz sobie zajrzę do bestiariusza. I zobaczymy, jak z tym trzeba walczyć. Na pewno nam się przyda ta wiedza. To to? To utopiec jest chyba, nie? Albo nie wiem, nie znam się. Ale ty brzydki jesteś. Mama cię chyba nie widziała. Mówiłem utopiec. Siegfried, Jezu, super imię. No. Pochodnia na pewno się przyda. O, gruszka, gęsi smalec. Niech będzie. Kot? Po co mi kot? Zamieć. O. Może się przydać. Kurde, jaskółka by się przydała albo coś takiego. Ha, ha, ha. Ale nic takiego nie widzę. A nie, puszczyk. Co ty tu? A. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy.
Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach ktoś, walki. Kto nas pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Chcesz zabić kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty Płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza Płonącej Róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Jak Coca-Cola i Pepsi. Jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, ale lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wózki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Spoko. Później go zabiję. Niezły pomysł. Chodźmy razem. Zatem prowadź Wiedźminie. Co ja mam? Ja pierniczę. Ej, chwila. Pierwna pauza. Fajnie miecz dostaliśmy. Płonąca róża! Ładnie schodzą. A ty cienki jednak jesteś. Oj, ty kryty niemały. Pam param pam pa. Ale ładnie ten miecz. Zawsze wierni płonącej róży! Zamknij ryj, zabierz tą pochodnię z mojego ryja. Dobra, zobaczmy, co tu utopcy posiadają. Co to jest? Dobra, to sobie wezmę, bo to, się, to są składniki, to one się przydadzą. Na pewno do czegoś. Teraz gdzie mam iść mi, powiedzcie. Spróbujmy tędy, ale zanim. Zauważyłem fajny eliksir. Ognisko tutaj widzę. Ale tam nie zajdę chyba. Nie, nie ma szans, żebym tam wszedł. Dobra, spoko. Czyli idziemy tędy. O, miejsce mocy? Czyżbym... O, tak. Odprawimy rytuał magii. Na pewno się przyda. To na darmo się nie robi. Co to jest? Nie wiem, but jakiś. Od razu co ja zrobię. Miecz zakonu! Ty cienki chłopie jesteś. Krata. Teraz idziemy, mamy iść. Co to jest? Wejście do Wyzimy. Leży kuroliszka. Miejsce mocy. Chwila. Nie no, nie będę uciekał, nie mam takiego zamiaru.
A podejrzewam, że jest taka możliwość, żebym uciekł po prostu, ale ja chcę swoje rzeczy odzyskać. I to nie ma sensu. Spoko. Idziecie, muszę kończyć. Param pam pam pam. Gera! Uważaj, za tobą! What? Co to jest? Gdzie to jest? No to jest żałosne jakieś. Ja pierniczę. Czemu mi wszystko na ciosa schodzi? Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę Kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze, chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Ale może być. Dobra, ja tutaj w tym momencie zakończę odcinek. Mam sobie F5. No po co ja? Dobra, nieważne. To tak, dzięki za to, że obejrzeliście to wszystko. To tak, komentujcie te odcinki moje. Łapkujcie w górę oczywiście. W dół nawet nie próbujcie. A i jeśli chcecie więcej Wiedźmina, mam nadzieję, że chcecie, bo mi się strasznie ta gra podoba, to zasubskrybujcie mój kanał. No i to wszystko na teraz. Do zobaczenia i siema.